Dzień dobry moi drodzy, teraz mamy aktualnie do stoczenia epicką batalię o Dol Guldur. Na farmie składa się większość z łuczników, więc będzie ciekawie. Do boju! Send these creatures back to the abyss. Pora wyeliminować siły szczegące Dol Guldur w całości. Tak, żeby żaden z wrogów nie zdołał ujść w cało z bitwy. Czekać, nie chcę mgły. Dobra. Taka pogoda jest jak najbardziej odpowiednia. Ja widzę tutaj ładne wzgórze, ale ja z niego nie skorzystam. A wiecie czemu? Bo ja będę chciał się ustawić tutaj. Dlaczego? Bo wróg ma artylerię. Artylerię chciałbym wyeliminować najpierw konnicą. Więc tak, długa linia mojej piechoty. Rozciągnięta. Na tą linią moje oddziały pierwszych strzelców. Następnie moje oddziały wsparcia strzeleckiego, które mają nie uciekać. Podu. The enemy have brought up more men. Generał, którego przeznaczeniem i rolą jest wyskautować wrogowi artylerię. Może nawet generała. Albo skłonić artylerystów wroga. Dobra, tu, bok. Okej, okay. Odsłania artylerię, dobrze. O to mi właśnie chodzi. Muszę mu zdjąć artylerię moją konnicą i przy okazji nie dać się złapać. Oczywiście zaczęło padać. Inaczej być nie może. Okej, okay, widzę, że tutaj ktoś chce się bawić głupiego Jasia tak zwanego. To jest chyba generał wroga, ten oddział z tyłu. Dobra, tu atak. Dobra, teraz tutaj uskakujemy. Uskakujemy, panowie. O, idealnie. Tutaj w tę stronę prosimy. Dobra, spierdalaj ogólnie stąd. Niech on idzie na moje siły, bo i tak mu artyleria najpewniej zostanie w tyle, skoro on pójdzie na mnie. Come on, nie leź całą armią i na generała znowu. Nie spuluj mi całą armią na generała. Serio? Naprawdę? Jesteś tak głupi komputerem, to będzie mi całą armią gonił za generałem? Serio? Naprawdę? Dobra, przyśpiewmy to. Tak, całą armię będzie gonił mi za jednym generałem. Dobra, no to kurwa ciuciu babka. No to sru. Tutaj. Co to debil. Jazda. Tych artylerystów. Come on. Dobra, teraz tu. Tu. I teraz tu. Poprosimy farwę. Dobra, bo zaraz do was dojdą. Spierdzielamy. Bok. Co za idiota, no co za kurwa pieprzony idiota. Będzie gonił za mnie całą pieprzoną armią. Za moim jednym generałem. I przy okazji to chwila będzie zostawiał te tutaj rzeczy bez osłony. Dobra, teraz tu chcę jechać. Teraz tu. No co za idiot, no co za imbecyl, no co za kretyn. No jak można być tak głupim? Rozumiem, że można być głupim, aby całą armię centrować na jednym generale. No to jest już głupota totalna. Co prawda teraz mi to nie bardzo wyszło, bo teraz właśnie nie oddziały wroga są skoncentrowane w okolicy.
okolicach i właśnie jebanej artylerii, którą staram się wyskautować, ale... Ale całą armią lata i za generałem. Tak! Tactics! Taktyka komputera. Całą armią będę golił za twoim pierdolonym generałem. Dobra. Okej. Okay. Chyba jakiś strzał artyleryjski wyszedł nawet. Tak, całą armią za generałem goni. Całą calutką calusieńką. Dobra, podejdźcie sobie w moją stronę jeszcze kawałeczek. Parwa. O, już się widzę, rozciągnął pięknie. Teraz tutaj, farwa, balistę Mordoru. Zabić im ile zdołacie przed nadejściem oddziału wroga. Teraz spierdolić. A, i notabene on jeszcze marnuje amunicję z katapult, bo strzela katapultą i strzela katapultami i balistami. Dobra, jeżeli mam mu w ten sposób wyeliminować całkowicie artylerię i zminimalizować moje straty, to ja to kupuję. Bo on strzela mi z katapult, no i jeszcze robi sobie friendly fire, jak widzę. Jest idiotą, komputer jest idiotą, komputer jest idiotą, komputer jest idiotą. Zdążycie, 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 zdążyli! Pięknie, teraz tutaj, to eliminować, zanim do was dotrą. Sześciu was jest. Jeszcze strzały łuczników marnuje. Mam jeden oddział konnych. LOL! Co to jest, komputerze? Co to, kurwa, ty odpierdalasz? Mówię, z balizdy strzela do mnie. Zbaliz do mnie w twela. Ogólnie komputerze jesteś genialny. To słuchaj, za tą akcję nadaje być się jakaś pierdolona nagroda Nobla czy coś w ten deseń. Stopień z idiocenia komputera wynikający z tej akcji jest wręcz zajebisty i cię genialny. Głupota komputera ujawnia się tutaj w pełni. Dobra, tutaj jeszcze jakieś balisty ciągnie w pizze. Dobra, czas najwyższy, myślę, że spierdalać stąd. Tak w ogóle, sam generał spierdala, dobra. To generale, spierdalaj. Mam nadzieję, że to jest generał. Tak, to jest generał. Dobra, to jest spierdalaj. Bo sami w nic nie zdziałasz. Masę amunicji pomarnował, masę wszystkiego, ja troszkę gwardii, ale i tak generała ustawię za moimi oddziałami, więc będę mi na to wyjebane. To za głupek. To za głupek. Machin oblewniczy została mu jedna balista. Wy sobie włączcie od razu obronę pozycji. Wy macie, mam nadzieję, Firewheel.
Okej, moi szczelcy widzę się na masową skalę odpalili. Coś tam mu jeszcze próbuje strzelać. Jakaś artyleria. Ale no cóż, moje oddziały strzelców robią aktualnie sito z jego strzelców. Patrzcie, jaka rzeźnia rozkoszna. No i jeszcze generała stracił. Brawo, jego generał Neville do odbył w oddziale łuczników. Więc ogólnie brawka. Zaraz zaczną panikować. Co, spierdala w dol Guldur, czy co ty robisz? Dobra. No już, panikować, bo ja chcę posunąć moich łuczników do przodu. Co wy chcecie mi zrobić? Co, raczej co mi zrobicie, jak mnie złapiecie? Dobra, to wstrzelajcie w ten oddział. Dobrze wam to idzie. Komputer widzę, że się nie chce przebudzić. Ja ciągle gram na przyspieszeniu. Wy możecie się wycofać, żeby nie ponosić głupich strat. No, chyba wreszcie się ruszył. Wy skoncentrować ogień na tym bloblu jednostek tutaj. Battle is very much in our favor. Victory will be ours. Wy walić teraz tutaj w to. Only half the enemy force remains. Wy strzelać w ten oddział gwardii Morannon. Wy też. Te w sumie możecie. Wy. Okej, moi już nie mają strzał, dobra, więc... Pora zacząć manewry okrążająco wykańczające. Bo moim się właśnie skończyły strzały. Złamane, teraz poprosimy o wejście na tył tym oddziałom, teraz tutaj atakujemy. The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Teraz tutaj, widzę, że wszystko ucieka u wroga. Wyłącz się tutaj do pościgu, panie generale. Zabij swoimi dwoma ludźmi, ilu tylko się da. No i granie odrobiłem jeszcze zwycięstwa. Czemu?
Dobra. Wy... Kurów. Tutaj Org Arthurs eliminujemy. General flees like the coward he is. If we continue like this, we will smash the enemy. Wygonić to. A generał niech zbierze jak najwięcej killi. Może nawet będziemy mieli to szczęście, że armia wroga się nie zreformuje w Mori. Znaczy, tfu, w Dol Guldur. Dobra, teraz tutaj ścigaj. Wy to teraz ścigać. Wy, generale, zabijaj tutaj ile tylko zdoław. Tu, to zabijaj, to zabijaj. Zabijaj to. Mówię, zabijaj to. Masz zabijać, no a co ty robisz? No nie zabijasz. I przez to wielu ci ucieknie. Teraz tutaj zabijaj, generale. Masz zabijać! Pamiętaj o tym. Dobra, drugi generał zdjęty. A to najważniejsze, bo jest szansa na to, że armie nie zdołają się zregenerować po bitwie. Kończymy to. Be awed by the victory we have won. Straty ponad 200, ale mimo wszystko akceptowalne. Stay in the trees. Execute. Jeden oddział gwardii Moran został. Za turę to wturmujemy i zdobywamy wturmem. Ty zaś nie zdobyć tą miejscówkę tutaj. Fatalne relacje z Mordorem, czemu się nie dziwię, moi drodzy. Tutaj. Za turę będziemy mogli mieć tutaj 3 dodatkowe oddziały, plus jeszcze te 3 i idziemy. Na to. Follow me. Onward. Co ty tu masz? Tego liczebności nie znam i tego się obawiam. Lok Havrim. To też jest ciężka piechota. Ma ciężkich łuczników, więc nie, jeszcze kilka oddziałów, jeszcze 3 oddziały, żeby nie przefarwować. Kończymy turę. I dzięki temu będziemy mieli Dol Guldur praktycznie z Marw dobyte. Moria już daje mi 2500, notabene na chwilę obecną. Dobrze, Moria będzie akurat aktualnie moją bardzo dochodową placówką. No i w przyszłości jednym ze środków werbunkowych. Zakala, mówiłeś werbunku łuczników, tam stworzyłem, bardzo dobrze. Isengardzie, jeszcze 3 oddziały poproszę. I wyjdziemy na stolicę Rohadu. I'm gonna stick you. Be wary. Attack!
to bądź to. We protect the Elven lands. Guard this area. Lądruj. Baraki czarny numeroliczny. Myślę, że możemy tu użyć. To samo możemy zrobić z klatką troli. I moi drodzy, mamy Dol Guldur, rozbudowane praktycznie na maksa. To co to jest? Cytadela. 4 jednostki na darmowym ankipie będziemy mieli, bo jak oczywiście będziemy mieli odpowiednią kulturę, więc to najpierw. Wszystkie budynki do kultury. Wiewe z balistami. Wow. Głównie wow, jeżeli chodzi o to. Mordor właśnie utracił... niezwykle wręcz cenną rzecz. Elves! Like the wind! Elves, we must give up the road! Achot Jaun. Follow me! Izend Spearman, Woodsman i Hunters. Dobra, to zdobędziemy. Ale na takiej zasadzie, moi drodzy, o, przy okazji połączyłbym sobie oddziały. Elven warriors! Yes, my lord. For the light! Yes, my lord. My lord. Elves! Idealnie. Woodrun Realms na krasnoludu. Where the aggressor. Agresorem jest Woodland Realm. Woodrun Realm jest bliżej moich sił, więc nie. Dobrze, to teraz... niestety z leśnymi elfami, bo ja boję się wjazdu krasnoludów w plecy na te tereny. Być się boję, że tutaj krasnoludy mogą mi wyprowadzić uderzenie na Farum Fystań. Jeżeli bym z krasnoludami zerwał sojusz, więc wolę mieć sojusz z kochanymi panami krasnalami. I potem cierpieć przez to, przez brak takowego. Notabene ciebie bym cofnął do Lorien. Bo po zdobyciu Achot Jaun chciałbym je przekazać Lorien. Dlaczego? Żeby Lorien miał tutaj przyczółek, żeby mogło się też zaangażować w wojnę z Mordorem na tych terenach. Za dwie tury będziemy wyprowadzali uderzenie na Edoras. Żeby odbić je z rąk runu. Come, my brothers. Dobra, myślę, że na razie możemy kończyć turę. Przy okazji, tak by the way. Tutaj przydałyby mi się posiłki. Naprawdę by mi się przydały posiłki. Kilka oddziałów z Dol Guldur ja bym chciał delegować do przetrenowania. Was. Was, Elves. I was. Pozostałe łady sobie połączyliśmy. Za pomocą pozostałych jestem w stanie to utrzymać. Przy takiej liczbie uczników nas myślę spokojnie. I wy idziecie do Imladris na przetrenowanie. Elves. A tu, moi drodzy, zaczynamy już tworzyć posiłki. Okej, i myślę, że kończymy turę i zobaczymy, co Mordor zrobi. W każdym razie utracił swoją jedną z ważniejszych takich cytadel. Edoras ja będę chciał odbić, później zależy od tego, czy gra mi kawę komunikatem to oddać Rohanowi, czy nie, to oddam albo zatrzymam dla siebie. Bo Edoras byłoby dobrym przyczółkiem, a poza tym na Edoras idą te krucjaty zła, więc miałbym możliwość, jakbym tam utrzymał powiedzmy pełną armię rozbijania kolejnych szturmów wroga i parę ładnych bitew obronnych mogłoby tam być.
Jak na razie moim celem będzie jak najszybsza zmiana kultury w Dol Guldur na elficką, żeby móc przetrenowywać tam oddziały, żeby móc tą placówkę, ten przyczółek na południu zmienić w potężny ośrodek werbunkowy. Ogólnie mam nadzieję, że Mordor przegra wojnę na północy. Gili odkrywców, gdzie w Ostroch poproszę. Nie wiem kompletnie co mi to daje, ale skoro gra mi proponuje, to poproszę. Dol Guldur się zreperowały. Ja mam tutaj wieżę z balistami. Ogólnie to jest ekstremalnie ciężkie do zdobycia. Tu jeszcze broni tego 10-gwiazdkowy generał. Z masą strzelców, dobra. Jak na razie Achot Jaund. Zaczekamy te trzy tury, bo my, mam nadzieję, się poddadzą. Nasz dyplomata jest proszony w okolice Karaz Galathorn. Wy cofacie się aż do Imladris. Imladris się tworzą kolejne posiłki dla naszych wojsk, które będę chciał wysłać więcej w tym kierunku. Wpieg. Niech patrzy, co tu jest. Widzę, że to Mordor zajął, to też zdaje się. Więc wpieg będę starał się wyśledzić, co tutaj jest. No ogólnie będę starał się skierować też w tę okolicę uwagę elfów z Lorien. Oddając im to po prostu. Żeby miał już tutaj przyczółek. Tutaj niestety duża liczba tur do kolejnego werbunku czegokolwiek. Isengardzie. W Mori nic się nie buduje. Czemu? Mori, to co byśmy teraz chcieli? Kultura jest elficka coraz bardziej, ale jeszcze nie jest dość elficka. Na razie pola. Imladris też się nic nie buduje, a może się budować powiedzmy wielki rynek. Kończmy turę. Jak na razie Rohan nie ma tutaj, widzę, duży oddział w okolicy Edoras, więc... Krasnoludy, czego chcecie? Czego nie chcą? Dol Guldur od razu, kolejna galeria sztuki lepsza. I tak jak mówię, będę chciał skierować uwagę elfów z Lorien, żeby się wrócili w końcu walczyć z Mordorem. Żeby po prostu mogli mnie w jakiś sposób odciążyć, przynajmniej na chwilę. Okej, Harlon Town Guard się tutaj zbudował, strawnica. O, nawet mam tutaj dostęp do Lindon Longspear, zaraz na 20 tur mogę taki oddział tworzyć, to jest oddział unikaldy. Duneard, drogi się tutaj lepsze zrobiły, większy handel, więc skoro się drogi zrobiły, to żeby było czym handlować, to poproszę rynek. Ostrow, Krobrotejfy, no ale tutaj wydały mi się lepsze pola, lepsze kopalnie znaczy się. I Dol Guldur as studio artystyczne. Teraz poprosimy galerię sztuki. Tu dwie tury pozostały do kapitulacji. Tutaj... Mój bardziej utalentowany dowódca... Zbiera armię. Jedna...
idzie w kierunku Edoras. Follow me. I will not waste words on you. A mój gorszy dowódca. Przy okazji przyjrzę się, co tu macie. Tego jest 60, to jest 10-21. Mocne. Ty masz jako gwardię generalską mocną konnicę. Dobra, przynajmniej już wiemy, co masz. Follow me. Elves, we must give up the road. Mordor ciągle najsilniejszy we wszystkim. Tu dwie tury do poddania się, dobrze. Elves. Moje oddziały cofają się do Imladris. Onward! Form up! Na przetrenowanie. Cieszy mnie to niezmiernie. By the light of Elbereth. A ja idę na Edoras. A, mojego szpiega mu nie wiem poruszyć. No i Mordor, tu nic nie ma. Jak widzę, ale ja jeszcze nie mam sił póki co, żeby wyprowadzić potężną kontrofensywę z Dol Guldur w dół. Czyli na tereny... To chyba, że ja bym to szybko przejmował, moi drodzy, i oddawał różnym frakcjom, Gondorowi, Rohanowi, Elfom i tak dalej. Żeby po prostu strollować Mordor i wzmusić Mordor do przyjęcia postawy bardziej defensywnej. Co te wie z myślą? Jakoś powiedzmy armię straceńców złożoną głównie z małowartościowej piechoty. Żeby po prostu osłabiła Mordor wojną podjazdową, a te osady bym i tak oddawał innym frakcjom. Prawda, istniało prawdopodobieństwo, że one znów by je utraciły nawet Mordoru, ale... A nie, jednak Mordor ma tu siły, dobra. Więc mi się to średnio opłaca. I'm gonna stick you! My lord. Approach. Have a taste of my blade! Dobra, żadnych troli, generał Mordoru. Co tu macie? Mnie to interesuje też. Approaching quietly. O kurwa. O kurwa, o ja cię chuj. Co to jest? Gro, co to jest? Co to jest? Tomorrow's journey planned out. I'm gonna stick you! Co to za spam, bro? Co to jest? Co to jest? Co to jest do jasnej cholery, gro? Co to jest do jasnej... Kurtyzany! Over here, elves! Like the wind! Come, my brothers! Lay it to ruins. To będę chciał zaszturmować, bo mam bardzo mocne elitarne oddziały. To będę chciał sobie zdobyć szturmem, moi drodzy, w następnej turze. Masz tutaj łuczników, którzy są średniawi. Masz łowców klanowych, którzy są też średniawi. To jest śmieć, to jest przetrwebione. To jest słabe. Więc dobra. Imladris. To na pewno chcę stworzyć, to chcę stworzyć, to chcę stworzyć. Wy wracacie się przetrenować. Come on! Be vigilant. Przy okazji to pada za turę i wycofuje się do w okolice Dol Guldur i Rosgobel. Dol Guldur z Dur zostawiam pełną armię, wzmocnioną jeszcze piechotą z tej armii.
resztę jako potencjalne wsparcie w Rosgobel. To oddaje elfom z Lorien, żeby też mieli udział w wojnie z Mordorem. Dobra. Jest plan. Mam plan i zamierzam się go trzymać. Koniec tury. Jak na razie Mordor jest dość mocno overpowered, jeżeli chodzi o możliwości prowadzenia ekspansji, niestety. Khamed Breen nie wiem czemu jest pusta, będę musiał tam zwerbować jeden oddział, żeby Arnor się nie skusił na to i nie wypowiedział mi wojny. Dochody Mori znowu rosną. Bardzo dobrze. W Isengardzie mam już porządny ośrodek werbunkowy. Siły Mordoru się gromadzą i chodzą tutaj. Zabędę, nie wiem, czy nawet nie będę musiał robić ataków na Kalas Galathorn, moi drodzy. W niedługim czasie. Żeby po prostu odbić to na swoją korzyść i później iść tutaj na południe. Bo z tymi siłami to Mordor może spokojnie wjechać elfów w Kalas Galathorn i ich ogólnie wyruchać. We protect the elven lands. Enter it. Okupuj. They will not see us in the forest. Nie chcę, żeby potencjalna infrastruktura była zniszczona. Dostaliśmy eldarskich mieczników. Czyli chyba ten oddział. Kotlejna wioska gotowa do ulepszenia. W Mori zbudowały się farmy, trochę lepsze farmy. Teraz, moi drodzy. Achot Jał. It is good to see you, my friend. How can we help? Achot Jał. Damian za. A nie, wy jesteście bankrutem. Waszą informację o mapie. How could we refuse such a generous offer? Well, you will ruin these trees no longer. Okej, teraz to jest wasze elfickie. Brońcie tego przed Mordorem. A wy macie jeszcze tutaj miasto. Dobrze, Lorien Lerch Town. Sire. Ja się cofam Onward. Na północ w kierunku Dol Guldur tą armią. I tę piechotę tutaj włożymy do Dol Guldur właśnie. Mordor Dale, Mordor Rohan. Nie dziwię się. Follow me. Take it for the elves. Jeszcze chciałbym. Aaaa! Czemu mi tu tym Mordor przylazł cholerstwem? Nie mogę jeszcze w nocy zaatakować. Why are you doing this to me, Mordor? Dobra, łuczników poproszę. Daj mi zwerbuj, żeby Isengard miał mi się czym bronić, jakby Mordorowi przyszedł do głowy pomysł, żeby pójść tą armią w tę stronę, na Isengard. Czyli ja już widzę, że bez przygotowania poważnej ofensywy wy to będą musiał się ograniczyć do obrony Dol Guldur. Mam nadzieję, że elfy z Lorien ruszą napuszone dupy i zrobią coś z tym Mordorem, który tutaj panoszy jak u siebie.
Bo ja bym się serio nie zdziwił, jakby powiedzmy doszło do tego, że musiałbym Lorien wyzwalać z łap orków z Mordoru. Jakby powiedzmy od południa im weszli. Jak na razie to mają tutaj trzy armie, praktycznie pełne. No jakby to w sumie zebrać do kupy te wszystkie oddziały. Dobra. Teraz 3 do 1. Spróbujmy na automacie. Może wygramy. Czy się uda? Myślę, że się uda, bo oni nie mają potężnych sił. Fight to the end! Ale wem głupotę zrobiłem, miałem to na automacie rozegrać. Dobra, spróbuję wyjść z bitwy i wczytać. Bo nie chcę mi się tego rozgrywać. Ja nie lubię oblemów prowadzić. Niech w tym problem. Dobra, wyjdę. Our enemies have snatched victory from us. Co jeszcze przed rozstawieniem? Zrobiłem sobie save'a przed tym. Wyjdę jeszcze przed rozstawieniem wojsk. Wczytam sobie save'a na spokojnie. I ogólnie przeprowadzę tę bitwę na automacie. Mam nadzieję, że ją na automacie wygracie, że nie dacie dupy. Set up an ambush. I macie przewagę 3 do 1, naprawdę myślę, że nie muszę wam pokazywać, którą stroną miecza się bije, którą stroną włóczy się dźga. Więc myślę, że moja tutaj rada i tak dalej nie będzie wam jakoś turbo niezbędna. Automat? Zwycięstwo. We've defeated their wretched armies. Claim it for the free peoples. Plądruj. Napraw. Buduj studia artystyczne, to po pierwsze, to w pierwszej kolejności. I Edoras mamy chwycone, wzięte, elfickie. Mamy relacje z Pogorfona, się tym nie przejmujemy. Tutaj natomiast, tak jak mówiłem, pełny odwrót. Dobrze, no to myślę, że w tym miejscu, po takich zaciętych bojach i zwycięstwach, i co dziwne, Edoras należy do elfów teraz. Kolejne fajne miejsce w przyszłości do werbunku sił elfickich. To myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.